obiekcie warownym w obecnej miejscowości Olsztyn najstarsze mówiące o nim dokumenty pochodzą z 1296 roku, określające go jako zamek w Przymiłowicach. Kolejne z 1306, kiedy piastujący go biskup krakowski Jan Muskata został pozwany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. W XIV wieku za sprawą króla Kazimierza Wielkiego strażnica została włączona do sieci obronnej Orle Gniazda i przebudowana na zamek obronny. Orle Gniazda miały chronić koronę przed najazdami ze strony wojsk czeskich Jana Luksemburskiego z kierunku Górnego Śląska. Warto wspomnieć, że 9 lutego 1360 roku w wieży obrężniczej śmierć głodową poniósł dymisjonowany wojewoda poznański Maćko Borkowicz Herbuna-Piwon za bunt przeciwko królowi. Warownia decyzją króla Ludwika Węgierskiego w 1370 roku na 21 lat trafiła w prywatne ręce księcia opolskiego Władysława Opolczyka za popieranie planów dynastycznych wuja. Następca węgierskiego, Władysław Jagiełło, po tygodniowym oblężeniu przywrócił jednak zamek koronie. Obiekt, najpierw rozbudowany o zamek dolny, był następnie wielokrotnie przebudowywany i niestety również naprawiany, bowiem mury zamku zostały posadowione na ostańcach wapiennych, które pod wpływem ciężaru fortyfikacji zaczęły się osuwać. To ten element warowni ulegał zniszczeniom wskutek licznych napadów ze strony książąt śląskich. Ostateczny kres zabudowań dolnych przyniosły dwa wielkie oblężenia. Odparte w 1580 roku w wykonaniu austriackich wojsk księcia Maksymiliana oraz przegrane w 1655 roku szwedzkie w ramach znanego z szerszej historii potopu, po którym zamek został spalony i popadł w ruinę. Szczątki dolnego zamku wykorzystano w charakterze budulca w trakcie budowy kościoła parafialnego w latach 1722-26, podobnie jak i całego obiektu, którego opuszczone mury podbierane były przez mieszkańców XIX-wiecznego Olsztyna do budowy i konserwacji ich własnych domów. Z austriackiego oblężenia znana jest jeszcze przykra historia obrońców warowni olsztyńskiej. Załogą dowodził starosta Kasper Karliński. Najeźdźcy porwali jego syna wraz z opiekunką i wykorzystali ich jako żywe tarcze. Karliński mężnie jednak sprostał postawionemu przed nim zadaniu i prowadził obronę skuteczną, acz tragiczną dla niego samego, bowiem zakładnicy zginęli. Ucierpiał także sam zamek, który po oblężeniu, mimo prób odbudowy, popadał w ruinę, co potwierdzono nawet w czasie lustracji przeprowadzonej w 1631 roku. Szwedzi dokonali tylko dzieła zniszczenia. Zamku nigdy nie przywrócono do funkcji obronnej, bowiem jego kres zbiegł się w czasie z rozwojem techniki wojskowej, w tym artyleryjskiej, które czyniły tego typu fortyfikacje przestarzałymi. Do dziś uchowały się jedynie cylindryczna wieża oblężnicza pełniąca funkcję schronu, prostokątna wieża starościańska, fragmenty murów mieszkalnych zamku górnego, fragmenty murów gospodarczych otaczających majdan, fragmenty piwnic, fundamenty kuźni i ślady dymarek. W latach 90. na terenie zamku kilkukrotnie zorganizowano pokazy pirotechniczne, ale przyczyniły się one do uszkodzenia muru, co skutkowało zakazem organizowania tego typu imprez wydanym przez konserwatora zabytków. Obecnie ruiny zamkowe objęte są gospodarską ręką lokalnej wspólnoty gruntowej i udostępnione do zwiedzania. Do fortyfikacji można się dostać czerwonymi, pieszym i rowerowym szlakami Orlich Gniazd, żółty pieszy szlak olsztyński, czarny pieszy szlak Barbary Rychlik, zielony pieszy szlak Dróżki Świętego Idziego, lokalna trasa Nordic Walking, lokalny niebieski pieszy szlak dydaktyczny Ścieżka Geologiczna Kamieniołom Kielniki, żółty szlak jeździecki Częstochowa Pegas Biskupice Borek, czarny rowerowy szlak olsztyński, zielony rowerowy szlak wokół Gór Sokolich i Olsztyna, niebieski rowerowy szlak Kaspra Karlińskiego, komunikacją miejską z Częstochowy liniami podmiejskimi 57, 58 i 67 z przystanku Olsztyn-Rynek. Widzimy się na szlaku.